Znów jest gorąco. Dobra, słuchajcie, hej, cześć, to jest Runzela z kanału Kultura Nasza Fajna. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będziemy, tak jak zgodnie z obietnicą, mówiłam już wam, że będziemy mówić o anime. O anime, ale dzisiaj będziemy mówić o innym kontekście anime, bo nie będziemy recenzować anime, nie będziemy wymieniać anime, ani nie będę wam tak naprawdę w niczym pomagać, jeżeli chodzi o anime. Dzisiaj skupimy się na tym, co kocham w anime, czyli na crushach anime. Więc jeżeli chodzi o crushe w anime, to tak jak możecie się spodziewać, tak jak w książkach mam crusha co książkę, tak w anime mam crusha co anime. Więc dzisiaj skupimy się na takich pięciu pierwszych moich crushach z anime, czyli pięciu pierwszych mężach, których sobie znalazłam. I to mniej więcej będzie pięć pierwszych anime, które obejrzałam. Ale no tak już jest, tak już po prostu bywa, że tak jest, no i co mam zrobić. Ale ogólnie, słuchajcie, będziemy mówić o tym, jak to się zakochałam, dlaczego się zakochałam i za co kocham wciąż większość z nich. Więc jeżeli jesteście ciekawi na temat tego, co kocham w facetach w anime, to zapraszam. I oczywiście, zacznę od tego, że będziemy ich wymieniać od 5 do 1, bo od 5 do 1, bo aktualnie tutaj kolejność ma znaczenie, bo 5 to będzie taki mój crush, który już w sumie troszeczkę zniknął i troszkę tam już go za bardzo nie ma, a 1 to będzie ten, który się utrzymuje do teraz i raczej się nic nie zmieni, bo jest to ideał faceta. Ale przejdźmy już do moich typów, więc zaczynamy! Numer 5! Jeżeli mówimy o 5, to nie zdziwi was to, że będę czerpać z anime Naruto. I nie, to nie będzie Sasuke. I nie, to nie będzie Naruto. Bo będziemy mówić o takim drugoplanowym bohaterze. Będziemy mówić o Kakashim. Nie, Kakashi jest bardzo ważnym charakterem. To jest ten problem, że Kakashi jest bardzo ważnym charakterem. I ja Kakashiego pokochałam od pierwszego w ogóle spotkania. Tak naprawdę spojrzałam na jego postać i powiedziałam... A później on się odezwał i... A później zniknął i... Więc ogólnie Kakashi jest trenerem i ogólnie Kakashi ma mega zarąbiste zdolności, które ujawniają się dopiero później. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz go zobaczyłam, byłam tak zauroczona jego postacią. Bo ogólnie wiecie, to jest tak, że serio, że Sasuke był tutaj takim w sumie impulsem, bo Sasuke był takim pierwszym, że zobaczyłam i mówię wow, bad guy, ale ogólnie nie podobał mi się jak jest narysowany, a jak się pojawił Kakashi, to mówię that's right, więc ogólnie tak, no moim pierwszym crushem, ponieważ Naruto było moim pierwszym anime, moim pierwszym crushem z anime był Kakashi. Teraz przechodzimy do 4, więc jeżeli chodzi o numer 4, to na pewno się nie zdziwicie, jeżeli będzie tym numerem ktoś z anime Bleach. Więc jeżeli chodzi o Bleach, to z Bleachem jest mega długa historia, ponieważ tak, ponieważ no można powiedzieć, że Ichigo był takim crushem, ponieważ on jak zrobił się taki overpower i wszystkie te howlingi i inne rzeczy do niego doszły, to miałam takie było fangirling, ale ogólnie tak naprawdę to najważniejszym crushem, jakiego miałam z anime Bleach, nie był Ichigo, nie i wcale nie był nim Renji, nie. Wiecie, kto był moim crushem? Byakuya. On był takim świetnym charakterem, znaczy wciąż jest, ale ogólnie był tak świetnie zaprezentowany w tych pierwszych odcinkach Bleacha, że on miał tą Rukię i chciał się jej pozbyć, on miał ten swój honor i to było tak, więc ogólnie Byakuya miał w sobie wszystko to, co powinien mieć idealny facet z anime. Był kapitanem, był overpower, po prostu potrafił, miał w ogóle świetną moc on ma. To jest świetne, jak on ma moc. Później on trochę inaczej zaczął ewoluować w anime i to jeszcze dodało mu więcej uroku i byłam taka... Wow! Więc ogólnie tak, więc Byakuya numer 4. Troszkę już mi minęło, bo teraz znalazłam sobie kogoś innego z Bleacha, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że kiedyś był nim Byakuya i... O Jezu, i w tych nowych odcinkach w ogóle, słuchajcie, w nowych odcinkach zmieniają fryzurę i wygląda jeszcze lepiej. I
I przechodząc do numeru 3, więc jeżeli chodzi o numer 3, to tutaj możecie troszkę się zdziwić, ponieważ wybiorę kogoś z Death Note i nie będzie tym kimś light. Chodzi o L. Chodzi o L. L był świetny, L był tak dobry. Znaczy to jest tak, że jeżeli jak pojawia się light, to mamy takie wow, ale on ma moc, świetne po prostu, jaką on ma charyzmę, żeby w ogóle kogoś zmusić do tego, żeby, znaczy jakby manipulować ludźmi, jaki on jest inteligentny, wow, wow, wow. Ale to nie jest takie równe z Crashem. A kiedy pojawia się L, który jest mega inteligentny, który potrafi mniej więcej przewidzieć ruchy light, on był postacią, która potrafiła połączyć humorystykę z mega dużą inteligencją i to było tak świetne połączenie. Do tego jeszcze te jego różne takie bzdury, jakie on robił, że siedział tak z tymi nóżkami i tak dalej. Ja tak byłam zainspirowana jego charakterem, że później też tak siedziałam. Ale tego nie musimy mówić, tego nie musimy komentować. Bardziej chodzi o to, że po prostu L to L. I L jest świetny i L jest postacią naprawdę prześwietną. I Crash numer 2. Więc tutaj to was w ogóle nie zdziwi, ponieważ jeżeli chodzi o Crash numer 2, to jest nim Edward z Fullmetal Alchemist i tutaj to na pewno się nie zdziwiliście, ponieważ wiedzieliście, że ja uwielbiam Fullmetal Alchemist, ale pewnie zdziwiło, że wybrałam Edwarda, bo ogólnie jak byłam młodsza, to podkochiwałam się w Edwardzie, bo Roy Mustang był dla mnie taki a Edward był taki więc ogólnie podkochiwałam się w Edwardzie, to bardzo mocno się w nim podkochiwałam i byłam taka i mniej więcej tak się prezentowała moja historia z Edwardem. Więc ogólnie to tak, więc kiedy w ogóle nie Fullmetal Brotherhood, tylko Fullmetal zwykły. Więc jeżeli chodzi o Fullmetal zwykły, to tak, to Edward był tutaj moim crushem i Edward był tutaj tak naprawdę moją miłością życia i w sumie wciąż trochę mi zostało, teraz bardziej ciągnę do Roya Mustanga, ale jednak Edward wciąż ma to coś w sobie i przyciąga mnie to swoją charyzmą i tym w ogóle, tym jak się po prostu zachowuje i tym swoim troszeczkę chamskim charakterem, ale ogólnie świetnym charakterem. I jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, tutaj możecie się troszeczkę zdziwić, ponieważ nie jest to jakieś mega znane anime, które jest w ogóle klasykiem klasyków, ale jest tak świetne. I ogólnie chodzi mi o Darker Than Black, czyli Bramę Piekieł i głównego bohatera tej serii, czyli o Hei. Jeżeli ktokolwiek widział tą serię, to wie, jakim bohaterem jest Hei, jaką serią jest Darker Than Black. I Darker Than Black jest serią, która jest mega brutalna i pokazuje mega świetnie zaprezentowany świat, w ogóle on jest tak świetny, on mnie tak w ogóle inspirował, on był kontraktorzy i te ich moce i to, że mają kontrakt, który muszą spłacać, tajemnica Heia w ogóle mega, po prostu mega i nie da się po prostu nie wejść w ten świat i nie poczuć go i po prostu się nie zakochać w Hei, więc jak miałabym się nim nie zakochać, on jest takim mrocznym, mega tak naprawdę inteligentnym, ale równocześnie takim charakterem, który jest rozłączony na totalnie dwa inne charaktery i to jest świetne, bo on się troszeczkę inaczej zachowuje wobec jakichś ludzi, troszeczkę inaczej wobec innych ludzi i to jest takie wow. I w ogóle jeżeli chodzi o to, jak on miał relację z taką jedną i później jak ona się rozwinęła i później film jeszcze, a Boże, ludzie, naprawdę. Nie dość, że Darker Than Black to jedna z moich ulubionych serii, to jeszcze dlatego naprawdę wciąż kocham Heia i wciąż uważam, że jest on jednym z charakterów męskich, który został stworzony naprawdę w każdym najdrobniejszym szczególe świetnie i w każdym najdrobniejszym szczególe w ogóle dopracowany i jak mogłabym go nie kochać z tym swoim mrocznym charakterem. Teraz chyba będę musiała jeszcze raz obejrzeć Darker Than Black od początku, całość. Okej, więc tak naprawdę to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mam nadzieję, że podobały wam się tak naprawdę moje crushe. Ale pamiętajcie, że one są moje, nie wasze, więc nie możecie ich wziąć. Ale ogólnie mam nadzieję, że też macie swoich takich crushy anime, bo na pewno macie w książkach, więc na pewno też macie w anime. I ogólnie jeszcze raz mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, bo będę robić więcej takich top 5 czegoś tam, na przykład Mang Shoujo, albo na przykład Anime Shoujo, jeżeli macie ochotę. I oczywiście mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie, jeśli klikajcie ten czerwony przycisk, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i oczywiście mam nadzieję do zobaczenia, więc na razie!